bardzo serdecznie. Otwieram kolejną sesję Rady Gminy w Bogorii. Na początek odczytam pouczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nakłada na samorządy obowiązek transmisji, nagrywania i udostępniania nagrań obrad Rady Gminy. Artykuł 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W związku z powyższym podczas sesji Rady Gminy odbywa się fotografowanie, filmowanie i rejestracja audio osób biorących w niej udział. Pozyskane w ten sposób materiały są eksploatowane na nośnikach lub publikowane w sieci internet w celu transparentności działań Rady Gminy. Biorąc udział w sesji Rady Gminy, każda osoba musi być świadoma, iż przetwarza się jej wizerunek, a tym samym akceptuje niniejsze warunki. Udział w publicznej sesji Rady Gminy czy wejście na teren obiektu, na którym odbywa się sesja Rady Gminy, skutkuje rozpowszechnianiem wizerunku utrwalonego podczas obrad na polach eksploatacji. To jest strona BIP Urzędu Gminy w Bogorii, kanał YouTube w celu transparentności działań gminy. Bardzo proszę Państwa radnych o potwierdzenie obecności w systemie. Na podstawie listy obecności oraz potwierdzenia w systemie stwierdzam kworum. Dzisiejsze obrady są prawomocne. Ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych, obecnych jest 12 radnych. Rada jest władna procedować i podjąć oświadczenie na wezwanie wojewody do zajęcia stanowiska. Jest to ścieżka prawna przewidziana statutem gminy, że mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, kiedy to grupa radnych, to jest pani Anna Stopnicka, pan Grzegorz Snopek, pani Patrycja Dyduk, pani Jolanta Wyrzykowska, pan Krzysztof Zieliński, pani Danuta Siekora składa skargę do wojewody na działanie Rady Gminy. Niniejsza sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek grupy radnych, to jest pani Edyty Łutnik, pana Macieja Tutaka, pana Dariusza Dubiela, pana Wiesława Barabasza, którzy złożyli projekt stanowiska rady odnośnie przedmiotowej skargi zawierającej wyjaśnienia i wniosek do wojewody, by uznał skargę za niezasadną, ewentualnie pozostawił ją bez rozpatrzenia jako niedopuszczalną. Porządek obrad jest Państwu radnym znany. Na sesję nadzwyczajną w dniu dzisiejszym, choć to jest 18 lutego 2022 roku. Czy ktoś z Państwa chciałby, ma jakieś pytania odnośnie porządku obrad? Jeżeli nie, w takim razie ja chciałbym zwrócić się z prośbą do wnioskodawców o zmianę w punkcie 4. To jest w miejsce podjęcia uchwały w sprawie oświadczenia wprowadzić zapis podjęcie oświadczenia oraz uzupełnienie znaku pisma też w punkcie 4. To jest miejsce znak PNK.3.1410.22 wpisać znak PNK.3.1410.22.2021. Ponieważ nie podejmujemy dziś uchwały, tylko procedujemy nad stanowiskiem Rady w przedmiocie przekazanej skargi, które zostanie przesłane do wojewody. Jest to ze względu na to, że jest to skarga radnych, nie na przewodniczącego osobiście, ale na działanie Rady Gminy. Tak ją traktuje pan wojewoda zgodnie z przepisami. Zapytam teraz państwa radnych wnioskodawców o wyrażenie zgody na wprowadzenie powyższych zmian w punkcie 4. Panie przewodniczący, my mamy taką prośbę najpierw. Chcielibyśmy, żeby to pismo, które zostało napisane przez nas i 6 radnych było podpisanych, było odczytane przez pana,
bo my uważamy, że pismo napisaliśmy konkretnie. Ale bardzo proszę, zakończymy. Dobrze, będzie, do tego dojdziemy. Będziemy państwo czytać skarżący. Wszystkie pisma, tak? Będzie, jeżeli państwo sobie życzą, tak, zaczniemy od przeczytania skargi. Państwo skarżący, który bardzo poproszę kogoś z państwa skarżących od przeczytania. Jesteście, więc myślę, że no, czytać każdy umie. To poproszę w odpowiednim czasie. A teraz zapytam państwa radnych wnioskodawców o wyrażenie zgody na wprowadzenie powyższych zmian w punkcie czwartym. Pani Edyta Łutnik. Wyrażam zgodę. Pan Maciej Tutak. Wyrażam zgodę. Pan Dariusz Dubiel. Wyrażam zgodę. Pan Wiesław Barabasz. Wyrażam zgodę. Bardzo proszę pani Moniko o dokonanie zmian. I pani Moniko, jeszcze bardzo proszę o wprowadzenie pod punktem w punkcie czwartym pod punktem dyskusja głosowania. Proszę najpierw tak, zmienić treść tego punktu, tak jak powiedziałem, podjęcie Dobrze, to w takim razie zrobimy głosowanie najpierw nad zmianą punktu. Dobrze, to proszę to właśnie wprowadzić. No może całą treść pani wpisze.
Chwileczkę sprawdzę, zaraz powiem. Tak, dziękuję. W porządku. Teraz jeszcze proszę o wprowadzenie punktu do głosowania, podpunktu. Dobrze. Bardzo proszę Państwa radnych o głosowanie w systemie nad zmianami w punkcie 4. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że zmiany w punkcie 4 zostały wprowadzone. 8 głosów za, wstrzymało się 4, przeciw nie było. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze odnośnie porządku obrad? Jeżeli nie, w takim razie będziemy głosować teraz w sprawie przyjęcia porządku obrad po zmianach. Ja przeczytam teraz porządek obrad po zmianach. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, powołanie sekretarza obrad. Punkt czwarty, podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko w związku z pismem wojewody świętokrzyskiego z dnia 3 stycznia 2022 roku. Znak PNK.3.1410.22.2021 skierowanym do Rady Gminy Bogoria o złożenie stosownych wyjaśnień w zakresie zarzutów sformułowanych w skardze złożonej przez grupę radnych na Radę Gminy Bogoria o treści jak w załączniku. Punkt piąty, zamknięcie obrad. Bardzo proszę Państwa radnych teraz o głosowanie w systemie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek dzisiejszych obrad został przyjęty. 8 głosów za, wstrzymało się 4, przeciw nie było.
Przechodzimy teraz do kolejnego punktu, trzeciego, powołanie sekretarza obrad. Proszę o zgłoszenie kandydata. Wiesław Barabasz. Czy pan radny Wiesław Barabasz wyraża zgodę? W takim razie bardzo proszę państwa radnych o głosowanie w systemie, chyba że ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie. Nie widzę, to w takim razie proszę o głosowanie w systemie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że sekretarzem dzisiejszych obrad jest pan radny Wiesław Barabasz, 12 głosów za. Przechodzimy teraz do punktu czwartego. Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko w związku z pismem wojewody świętokrzyskiego z dnia 3 stycznia 2022 roku, znak PNK 3.3.14.10.22. Bardzo proszę jeszcze tutaj, żeby pani zmieniła, pani Moniko, bo tutaj nie było tej zmiany, która tam miała być wprowadzona jeszcze odnośnie znaku pisma. Dziękuję bardzo. Przeczytam jeszcze raz od początku. Przechodzimy do punktu czwartego, podjęcie uchwały. Podjęcie oświadczenia zawierającego stanowisko w związku z pismem wojewody świętokrzyskiego z dnia 3 stycznia 2022 roku, znak PNK 3.14.10.22.21, skierowanym do Rady Gminy Bogoria o złożenie stosownych wyjaśnień w zakresie zarzutów sformułowanych w skardze złożonej przez grupę radnych na Radę Gminy Bogoria o treści jak w załączniku. Otwieram dyskusję. Na początku powiem, że jestem zaskoczony zarzutami zawartymi w skardze i przenoszeniem wewnętrznych spraw Rady na forum wojewódzkie. Ja staram się prowadzić obrady jak najlepiej, ale proszę pamiętać o tym, że przewodniczącemu przysługują pewne kompetencje zapewniające odpowiedni przebieg obrad. Są to sprawy proste, które można załatwić na forum gminy. Jeśli ktoś chce mówić, to proszę, niech wpisze się na listę mówców lub zgłosi się w systemie. Chciałbym tu zwrócić uwagę, żeby niektórzy radni zapoznali się z treścią paragrafu 40 i 41 statutu gminy. Z tego co mi wiadomo, wszyscy państwo radni otrzymali komplet dokumentu na dzisiejszą sesję. Wydaje mi się, że wszyscy radni zapoznali się z nimi. I teraz pytanie do państwa skarżących, czy chcą odczytać skargę? Tak, oczywiście. Proszę bardzo. A więc chciałbym tutaj głośno nadmienić, że panie przewodniczący, to nie jest skarga radnych na Radę Gminy, tylko tyczy się od konkretnie pana przewodniczącego Marka Marcinkowskiego. Także tutaj parę jest nieścisłości, które pan mówił. Czyli nie zgadza się ze stanowiskiem pana wojewody, rozumiem? Nie, z pana stanowiskiem. Ale to nie jest moje stanowisko. O tym, co przyszło od pana wojewody, ale proszę nie będziemy zabierać, później proszę, dyskutować. Bardzo proszę o kulturalne zachowanie się. Także zgodnie z obowiązującymi normami. Jeżeli można odczytać. Tak, proszę bardzo. Miał pan czytać, a nie tak. Jakieś wywody tutaj przedstawiać. To poszczególnie, dopuszczony jestem do głosu, więc mówię.
Skarga na działanie przewodniczącego Rady Gminy Bogorii pana Marka Marcinkowskiego. My niżej podpisani radni Rady Gminy w Bogorii na podstawie artykułu 229 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, to jest Dziennik Ustaw z 2021, pozycja 745, kierujemy do wojewody świętokrzyskiego skargę na działanie przewodniczącego Rady Gminy w Bogorii pana Marka Marcinkowskiego. W naszej ocenie działalność przewodniczącego Rady Gminy narusza standardy pracy w samorządzie gminnym. Ślubowanie radnego wymienione w artykule 23a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1372, mówi: wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Z przykrością pragniemy stwierdzić, że działalność przewodniczącego ma niewiele wspólnego z zacytowanym wyżej tekstem ślubowania. Pan Marek Marcinkowski dopuścił się naruszenia z artykułu 20 pkt 3 USG, nie zwołując sesji nadzwyczajnej na wniosek wójta lub 1/4 ustawowego składu rady w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. Przepraszam, bo tutaj jest troszkę nieczytelne to pismo, znaczy źle się odbiło. Takiego działania na sesję w dniach 9, 15 i 18 listopada 2021 roku, które zostały zwołane z naruszeniem artykułu. Dodatkowo przewodniczący swoim działaniem spowodował, iż sesja zwołana przez niego na dzień 9 listopada 2021 roku na wniosek radnych dotycząca między innymi odwołania radnych z funkcji wiceprzewodniczących rady nie doszła do skutku, gdyż nie pojawił się na niej sam przewodniczący i nie wyznaczył do jej prowadzenia żadnego z wiceprzewodniczących. Pan przewodniczący nie zwołał również w terminie sesji na wniosek z 5 listopada 2021 roku złożony przez wójta, która dotyczyła między innymi ważnej z punktu widzenia interesu gminy i jej mieszkańców zmiany w budżecie na rok 2021. Takim działaniem mógł doprowadzić do wydłużenia procedury przetargowej inwestycji związanej z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z środków unijnych. Niepodjęcie stosownej uchwały skutkowałoby unieważnieniem przetargu. Sesja zwołana ostatecznie na dzień 15 listopada 2021 mogła się odbyć tylko i wyłącznie dzięki interwencji wójta. Zawiadomienie zostało doręczone radnym oraz sołtysom dopiero w dniu sesji, co w naszej ocenie narusza standardy informowania o posiedzeniach rady i nie może być uznane za właściwe. Przewodniczący nie zwołał również w terminie przewidzianym z artykułu 20 pkt 3 sesji nadzwyczajnej na wniosek radnych z dnia 9 listopada 2021 roku, która odbyła się dopiero 18 listopada 2021. Wymienione wyżej działania przewodniczącego grożą paraliżem pracy Rady Gminy, co w naszej ocenie nie może mieć miejsca, gdyż jest to naruszenie obowiązków przewodniczącego wymienionych w artykule 19 pkt 2. Przewodniczący Rady Gminy swoim postępowaniem prowadzi do możliwości naruszenia postanowień, paragraf 95 Dziennik Ustaw 1-3, Statutu Gminy Bogoria. Komisja Skarg Wniosków Petycji na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2021 roku rozpatrywała skargę na działalność wójta gminy Bogoria, której autorem był Związek Zawodowy Solidarność 80, siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Komisja po analizie stanu faktycznego wydała opinię w sprawie skargi, uznając ją z większością głosów za bezzasadną, ponieważ została źle sformułowana i nie nosi znamion skargi na działalność wójta. W rzeczywistości odnosi się do działalności dyrektora jednostki organizacyjnej Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii. W skardze nie ma zresztą żadnych zarzutów na działanie bądź zaniechanie ze strony wójta.
Komisja przygotowała projekt uchwały wraz z uzasadnieniem zgodnie z paragrafem 10.5 Dziennik Ustaw 3, punkt 3 Statutu Gminy, którą następnie przekazała przewodniczącemu. Podczas sesji w dniu 30 listopada 2021 roku rozpatrywano punkt związany z rozszerzeniem porządku obrad o rozpatrzenie przedmiotowej skargi na działalność wójta gminy Bogoria przez Radę Gminy. Przewodniczący bez żadnego uzasadnienia prawnego stwierdził, że skarga powinna być ponownie rozpatrzona przez Komisję Skargi, Wniosków i Petycji. Na wypowiedź radcy prawnego obecnego na sesji, który zasugerował, iż na tym etapie procedowania nie ma możliwości ponownego rozpatrywania skargi przez komisję, gdyż ta już wydała opinię w jej sprawie. Przewodniczący stwierdził, cytuję, pani się podpiera statutem, ale tutaj na logikę. Dla mnie to jest oczywiste. Jest tutaj wiele nieprawidłowości, o których już wiemy, wybrzmiały i to należy wyjaśnić, uważam. Więc bardzo proszę, by komisja ponownie rozpatrzyła tą skargę i merytorycznie oczywiście tak, jak to powinno być zrobione. Dziękuję. Wygłaszanie tego typu opinii nie powinno mieć miejsca, gdyż pozwala przypuszczać, że przewodniczący albo nie zna zapisów statutu gminy, albo celowo interpretuje je w sposób dla siebie wygodny. Może to także prowadzić do wprowadzania w błąd pozostałych radnych i mieć wpływ na wynik głosowania w sprawie wprowadzenia tego punktu do porządku obrad, który ostatecznie większością głosów został odrzucony i Rada go nie procedowała. Przewodniczący stawia się w ten sposób jasno po stronie skarżących, mimo iż powinien w tej sprawie zachować bezstronność i działać w granicach prawa, a nie stawiać się ponad nim. Z wypowiedzi przewodniczącego można wysnuć podejrzenie, że nie zostanie dotrzymany termin załatwienia tej sprawy wymieniony w artykule 237 KPA, co stanowi, co stosownie do artykułu 36-38 KPA, może narazić organ stanowiący gminy właściwy do rozpatrzenia skargi na konsekwencje prawne wynikające z zaniechania tego obowiązku. Zgodnie z powyższym, ostateczny termin jej rozpatrzenia upłynął w dniu 15 grudnia 2021 roku, a termin sesji nie został wyznaczony. W związku z czym nie widzimy na dzień dzisiejszy woli ze strony przewodniczącego, aby tą sprawę należycie załatwić. Przewodniczący Rady Gminy swoim postępowaniem, podczas sesji narusza także nasze prawo do reprezentowania swoich wyborców, wielokrotnie nie udzielając nam głosu. Taka sytuacja ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy zabieramy głos w sprawach niewygodnych dla przewodniczącego. Na 27 sesji Rady Gminy w dniu 1 grudnia 2020 roku zaproszona na sesję radna Rady Powiatu Staszowskiego i jednocześnie dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii pani Anna Niziałek zabrała głos w sprawach, które były poruszane na poprzednich sesjach, a dotyczyły jej osoby. Kiedy wyjaśnienia radnej były nie po myśli pana przewodniczącego, nie pozwolił jej odpowiedzieć na pytanie, zarządzając przerwę, mówiąc, będzie pani po przerwie, bo teraz zarządzam 10 minut przerwy. Po przerwie pan przewodniczący nie udzielił radnej głosu, przechodząc do innych spraw. Na tej samej sesji głos chciała zabrać radna Patrycja Dyduch. Pan przewodniczący udał, że nie widzi i zamknął sesję, nie reagując również na głos wójta, który zwrócił uwagę, że radna chciała zabrać głos. Niestety stosowane są w tym wypadku podwójne standardy, gdyż przewodniczący nie stosuje takich samych środków w stosunku do radnych sobie przychylnych. Od czasu objęcia przez niego funkcji przewodniczącego nie ma również rzetelnego przepływu informacji w Radzie. Przewodniczący nie informuje nas o wielu swoich działaniach związanych z funkcją kontrolną Rady wymienioną w artykule 18 punkt 1. Są to działania dla nas niejasne, gdyż nie wiemy, jaka jest ich intencja, czy są to działania służące interesom mieszkańców, czy bliżej nieokreślonym interesom zainteresowanych osób. W naszej ocenie przewodniczący nadużywa w ten sposób swoich uprawnień
i mamy wrażenie, że chce sprawować bliżej nieokreśloną funkcję, do której nie został powołany. Przewodniczący lekceważy także opinię mniejszości radnych, mimo iż sam mówi, że chce rozmawiać i współpracować ze wszystkimi radnymi. Czujemy się... marginalizowani i spychani na boczny tor, gdyż przewodniczący konsultuje swoje decyzje tylko z radnymi sobie przychylnymi. Nie włącza nas w dyskusję o działaniach rady nastawionych na dobro gminy. W naszej ocenie działalność przewodniczącego jest także zarzewiem wielu konfliktów w Radzie Gminy oraz eskaluje konflikt z władzami gminy, zwłaszcza z wójtem. Nie służy to w żaden sposób rzetelnej pracy na rzecz samorządu. Przewodniczący używa także nieznanej terminologii, określając siebie oraz wiceprzewodniczących rady per prezydium, mimo iż takie nazewnictwo nie występuje w aktach prawnych związanych z działalnością samorządu gminnego. Działania te narażają na szwank dobre imię gminy, gdyż od pewnego czasu staliśmy się obiektem dyskusji oraz niepotrzebnego zainteresowania osób, które są miłośnikami tak zwanej taniej sensacji. Brak jest od dłuższego czasu także rzetelnego i pełnego przepływu informacji pomiędzy radnymi oraz przewodniczącym i tak zwanym prezydium. Przewodniczący sam wybiera sobie informacje, które chce nam przekazać, a spis, które do niego trafiają, prezentuje tylko te, które są mu wygodne. No, przedstawiają władze gminy, zwłaszcza wójta w złym świetle. Opisane wyżej działania przewodniczącego Rady Gminy w Bogorii każą zadać sobie pytanie o rzeczywiste intencje, jakimi się kieruje, piastując tak odpowiedzialne stanowisko. Pragniemy nadmienić, że jako funkcjonariusz policji, a więc osoba zaufania publicznego, powinien zawsze kierować się dobrem publicznym. W jego działalności w samorządzie nie widzimy na dzień dzisiejszy takiej postawy, która pozwala nam i ludziom, których przyszło nam reprezentować, choćby przypuszczać, że chce działać zgodnie z tymi zasadami. Mając na uwadze wyłącznie dobro naszej gminy oraz jej mieszkańców, apelujemy do pana wojewody o podjęcie działań i wszelkich możliwych kroków w celu uzdrowienia opisanej wyżej sytuacji. Obecnie w naszej ocenie nie ma szansy na poprawę, stąd powyższą skargę należy uznać za zasadną. Prosimy zatem o rozpatrzenie naszej skargi w trybie przewidzianym w artykule 237 KPA. Z poważaniem, Tomnicka Ania, Sikora Danuta, Jolanta Wyrzykowska, Grzegorz Snopek, Patrycja Dydów, Zieliński Krzysztof. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania jeszcze do tego? Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Maciej Dudek. I tak, drodzy Państwo, wojewoda świętokrzyski złożył pismo do Rady Gminy Bogoria i informuje, że do wojewody świętokrzyskiego wpłynęła skarga z dnia 30 grudnia 2021 roku dotycząca działania przewodniczącego Rady Gminy Bogoria w zakresie niewywiązywania się z ustawowych i statutowych obowiązków z zakresu sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Mając na uwadze, że działania i uprawnienia przewodniczącego Rady Gminy są powiązane z działalnością i trybem funkcjonowania Rady i ocena jego postępowania powinna być traktowana jako ocena działalności Rady Gminy. Podkreślam. Na podstawie artykułu 229 punkt 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w załączeniu przekazuję skan wyżej wymienionej korespondencji z prośbą o złożenie wojewodzie świętokrzyskiemu stosownych wyjaśnień w zakresie zarzutów sformułowanych w skardze za pośrednictwem platformy ePUAP do dnia 14 stycznia 2022 roku. W odpowiedzi na przedmiotową korespondencję proszę o przywołanie znaku pisma wojewody świętokrzyskiego i z upoważnienia wojewody świętokrzyskiego Łukasz Wilkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Prawny, Nadzoru i Kontroli. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytanie jeszcze? Proszę bardzo, pani radna Jolanta Wyrzykowska.
Tutaj bardzo ładnie Pan powiedział i właśnie o to chodzi. Kiedyś Pan powiedział, że trzeba czytać ze zrozumieniem. I tu ma to miejsce. Powinien Pan przeczytać ze zrozumieniem, czyli skarga była na Pana przewodniczącego, a że to jest tutaj potraktowane w myśl tego artykułu 229, więc napisane jest na Radę Gminy Bogoria. Ale do zarzutów miał się odnieść Pan Przewodniczący Marek Marcinkowski do 14 stycznia. I mam pytanie, czy Pan Przewodniczący się ustosunkował do tych zarzutów? Tak, Pani Radna, ustosunkowałem się. Radni w związku z tym, tak jak powiedziałem, złożyli projekt stanowiska Rady odnośnie przedmiotowej skargi zawierającej wyjaśnienia i wniosek do wojewody, by uznał skargę za niezasadną, ewentualnie pozostawił ją bez rozpoznania jako niedopuszczalną. Ja właśnie jeszcze gwoli tego określenia niedopuszczalna. Czyli tak, dopuszczalne mamy skargi na wójta, na dyrektorów, na wszystkich. Natomiast na przewodniczącego jest w ogóle niedopuszczalna skarga. Czy Wy to Państwo słyszycie? Jeszcze raz powtarzam, że to jest stanowisko radnych, którzy nie zgadzają się z tym, co napisali Państwo radni skarżący. Ale w myśl jakiego artykułu może być skarga niedopuszczalna, Panie Przewodniczący? Ja nie jestem prawnikiem, nie będę artykułów używał. Ja już tutaj stanowisko zaraz będzie, poproszę kogoś z radnych wnioskodawców o odczytanie stanowiska. Bardzo proszę. To ja jeszcze może dokończę, bo jeżeli jest niedopuszczalna, aha, to może po stanowisku Państwa, bo akurat wybrzmią takie słowa, na których mi zależy. Dziękuję. Dziękuję i Pani Anna Stownicka, proszę. Ja też chcę zabrać głos po stanowisku Państwa. Odwołamy się po prostu do tych słów. Dobrze, w takim razie tutaj to, że się Panie zgłosiły, ale nie chcą teraz dalej zabierać głosu. Poproszę kogoś z Państwa radnych wnioskodawców o odczytanie stanowiska Rady. Zanim przejdę do odczytania stanowiska radnych, jak tu się nie da? Szanowni Państwo, zanim przejdę do odczytania stanowiska wnioskodawców dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kwestionujecie Państwo stanowisko wojewody świętokrzyskiego. W Waszej skardze powołaliście się na artykuł 229 punkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który brzmi, być może ja zacytuję, skarga, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi. Kto tu jest prawnikiem? Proszę nie przerywać. Dotyczącej zadań lub działalności. Punkt pierwszy. Rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, wojewoda. Czyli szanowni Państwo, składając skargę do wojewody świętokrzyskiego, tym samym złożyliście skargę na Rady Gminy Bogoria. Więc tym samym złożyliście skargę na samych siebie. Stąd nasze stanowisko tutaj wnioskodawców dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, które odczytam właśnie w tym momencie. Stanowisko Rady Gminy Bogoria odnośnie skargi grupy radnych na Radę Gminy Bogoria. Pismem z dnia 3 stycznia 2022 roku, znak PNK 3-14-10-22-2021, skierowanym do Rady Gminy Bogoria, wojewoda świętokrzyski wezwał o złożenie stosownych wyjaśnień w zakresie zarzutów sformułowanych w skardze złożonej przez grupę radnych. Panią Annę Stobnicką, pana Grzegorza Snopka, panią Patrycję Dyduch, panią Jolantę Wyrzykowską, pana Krzysztofa Zielińskiego i panią Danutę Sikorę na działanie Rady Gminy Bogoria w zakresie zarzucanego przez radnych niewywiązywania się z ustawowych i statutowych obowiązków z zakresu sprawowania funkcji przewodniczącego Rady Gminy. Po zapoznaniu się z treścią wyżej wymienionego dokumentu Rada Gminy Bogoria wnosi o uznanie przedmiotowej skargi za niedopuszczalną i pozostawienie jej bez rozpoznania, ewentualnie o uznanie skargi za bezzasadną.
Skargę niniejszą Rada Gminy uważa ze względu na podmiot skarżący, to jest grupę radnych, za niedopuszczalną. Gdyby Rada Gminy Bogoria zamierzała odwołać przewodniczącego, jest w takim przypadku przewidziana procedura. W artykule 19 ustęp 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Ustawa nie przewiduje w zakresie objętym skargą części radnych żadnych kompetencji wojewody. Jednocześnie skarga jest bezpodstawna, bowiem opiera się na twierdzeniach nieprawdziwych. Po pierwsze, sesje Rady Gminy Bogoria są zwoływane z zachowaniem ustawowych terminów. Termin 7-dniowy ma charakter terminu instrukcyjnego. Wyrok NSA z 13 marca 2012 roku i OSK 2296 łamane przez 11, ustawy samorządowe, komentarz redaktora redakcji Sebastiana Gajewskiego, Aleksandra Jakubowskiego. Wprawdzie przepis artykułu 20 ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym nakazuje liczyć termin 7-dniowy od daty złożenia wniosku wymienionym w nim podmiotów, jednakże wnioski te nie są przewodniczącemu przekazywane w dacie ich wpływu, co jest zarzutem w kierunku wójta gminy Bogoria, który nienależycie wywiązuje się z obowiązku zapewnienia Radzie obsługi biurowej i administracyjnej, co było już przedmiotem odrębnej skargi na jego działania. Przewodniczący zwołuje sesję, dochowując staranności, by zachować termin 7-dniowy, przy czym nie należy oczekiwać, że bieg terminu dla przewodniczącego rozpoczyna się wcześniej niż w dniu, w którym przekazano mu wniosek o zwołanie sesji. Jeśli wniosek o zwołanie sesji został przekazany przewodniczącemu przez Urząd Gminy z opóźnieniem, Rada Gminy uzyskała w tym zakresie szczegółowe wyjaśnienie przewodniczącego. Wyznaczenie terminu sesji jest również dokonywane z uwzględnieniem możliwości technicznych i personalnych, tak by sesje odbywały się przy zachowanym kworum. Nadmienić ponadto należy, że sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek z dnia 2 listopada 2021 roku przez 4 radnych miała na celu odwołanie radnych z funkcji wiceprzewodniczących. Została zwołana przez przewodniczącego w dniu 9 listopada 2021 roku. Z przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć w niej, o czym informował pracownika do spraw obsługi rady. Z relacji przewodniczącego wynika, że wskazał do prowadzenia sesji jednego z wiceprzewodniczących. Ponieważ na sesji tego dnia nie stawiło się 7 radnych, wszyscy nieobecni radni usprawiedliwili w statutowym terminie swoją nieobecność. Zgodnie z paragrafem 32 ustęp 1 Rada nie mogła rozpocząć obrad, ponieważ nie było wymaganego kworum. Ta sytuacja nie zagrażała w żaden sposób funkcjonowaniu gminy, gdyż niemożność odwołania w tym dniu wiceprzewodniczących nie skutkowała paraliżem działania gminy. Odnośnie trybu rozpoznania skargi złożonej przez Związek Zawodowy Solidarność 80 z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na działania wójta i dyrektora ZPO w Bogorii należy wskazać, że Rada Gminy nadal proceduje tę skargę uzupełnioną w dniu 21 grudnia 2021 roku, zatem termin jej rozpatrzenia nie upłynął w dniu 15 grudnia 2021 roku. Mając zastrzeżenia do sposobu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, albowiem Komisja rekomendowała Radzie podjęcie uchwały o uznaniu przedmiotowej skargi za bezzasadną w sytuacji, gdy nie zapewniła wnoszącym skargę możliwości wypowiedzenia się i nie przeprowadziła żadnego postępowania wyjaśniającego, naruszając paragraf 95d ustęp 3 punkt 1 statutu gminy Bogoria. Podjęcie uchwały rekomendowanej przez komisję narażało Radę na zarzut naruszenia prawa, co słusznie spotkało się z reakcją przewodniczącego, tym bardziej, że Związek Zawodowy Solidarność 80 uzupełnił skargę i domagał się poczynienia konkretnych ustaleń. Powyższe wymagało dogłębnego wyjaśnienia, tak by można było odnieść się do każdego z zarzutów, a nie zdawkowego, kilkuzdaniowego uzasadnienia negującego jakiekolwiek kompetencje i odpowiedzialność wójta w tej sprawie. Bierność Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która powinna być forum rzetelnej analizy zarzutów pod adresem organu wykonawczego i kierowników jednostek, oznacza aroganckie władzy, na co Rada Gminy w tym składzie nie daje przyzwolenia. Należy również zauważyć, że w posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby,
których dotyczyła skarga Związku Zawodowego Solidarność 80, to jest między innymi dyrektor ZPO w Bogorii, co Związek jednoznacznie uznał za lekceważące podejście do przedstawionej sprawy i taką informację przekazał Radzie na ręce jej przewodniczącego. Należy zwrócić uwagę na nieprawidłowości w procedowaniu skargi przez przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radną Patrycję Dyduch, nie uwzględniła zdania radnych obecnych na posiedzeniu, którzy wnioskowali o przełożenie terminu posiedzenia komisji celem zaproszenia członków związku, dyrektora ZPO w Bogorii panią Annę Niziałek oraz nieobecnego pełnomocnika występującego w imieniu związku. Nie może być tak, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji będzie działać biurokratycznie. Niedochowanie terminu rozpatrzenia skargi nie jest spowodowane zachowaniem przewodniczącego Rady Gminy, lecz bezczynnością komisji, która nie wyjaśniła treści skargi, nie badała rzeczywistej intencji skarżącego ani zakresu skargi. Naruszyła tym samym paragraf 8 ustęp 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Komisja pomimo wpłynięcia wniosku pełnomocnika związku nie wyznaczała dodatkowego terminu posiedzenia komisji, mimo że wniosek był bezzasadny. Co jednak najistotniejsze, komisja nie zgromadziła żadnych materiałów, które dawałyby radnym podstawę do merytorycznego odniesienia się do zarzutów skargi. W tym stanie rzeczy słusznie Rada Gminy nie mogła procedować odnośnie merytorycznego załatwienia skargi na działanie wójta i dyrektora ZPO w Bogorii, bowiem takie rozstrzygnięcie, jak zauważył Związek Zawodowy w piśmie skierowanym do przewodniczącego i odczytanym na sesji w dniu 30 listopada 2021 roku, pozbawione byłoby podstaw. Skarga obejmowała zarzuty dotyczące działań mieszczących się zarówno w kompetencjach wójta, dotyczących między innymi zatwierdzania zmian arkusza organizacyjnego szkoły, jak i w kompetencjach dyrektora ZPO w Bogorii, sprawy związane z dodatkiem motywacyjnym i dyskryminacją pracowników. Dotyczyła również zaniechań wójta, który nie reagował na zgłaszane problemy związane z funkcjonowaniem ZPO w Bogorii jako jednostki organizacyjnej gminy. Zdaniem Rady Gminy, wyrażonym w głosowaniu nad podjęciem projektu uchwały uznającej skargę Związku Zawodowego za bezzasadną, komisja nieprawidłowo procedowała w wyżej wymienioną skargę, stąd ze strony przewodniczącego została skierowana prośba do przewodniczącej komisji pani Patrycji Dyduch, aby została ona powtórnie rozpatrzona i skierowana na posiedzenie komisji. Od momentu wpłynięcia skargi do dzisiejszego dnia pani Patrycja Dyduch nie poczyniła żadnych kroków w kierunku prawidłowego przygotowania posiedzenia komisji. Obecna na sesji radca prawny zwrócił uwagę na obowiązek procedowania skargi w ustawowym terminie. Natomiast panu przewodniczącemu i radnym zależało na rzetelnym i merytorycznym rozpatrzeniu skargi, w tym analizie dostępnej dokumentacji. Tym samym decyzja przewodniczącego Rady Gminy, pana Marka Marcinkowskiego, odnośnie dalszego procedowania skargi na komisji była zasadna. Znając zapisy statutu, dążył do rzetelnego wyjaśnienia wszystkich kwestii zawartych w skardze i obiektywnej oceny zaistniałej sytuacji. Zaniechania należy doszukiwać się w osobie przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, gdyż jej opieszałość i bezczynność spowodowała fakt niedopełnienia procedur związanych ze skargą. Nieprawdą jest, że przewodniczący nie udziela głosu radnym i przybyłym na sesję gościom. Zawsze udostępnia listę mówców. Ponadto radni nie muszą zgłaszać wcześniej chęci zabrania głosu. Mogą to robić za każdym razem, kiedy w porządku obrad jest czas na dyskusję czy wolne wnioski. Nigdy nikogo nie ignoruje. Kilkakrotnie na sesji pyta, czy są pytania, bądź czy ktoś jeszcze chce zabrać głos. Nie może natomiast pozwolić na dezorganizację pracy Rady w postaci przerywania wypowiedzi osób aktualnie wypowiadających się. Nie może pozwolić na chaos i brak kultury, na niepanowanie niektórych radnych nad swoimi emocjami. Przewodniczący w każdym punkcie porządku obrad pyta, czy są pytania bądź uwagi. W dniu 1 grudnia 2020 roku, tak jak na każdej sesji, przewodniczący podał przybyłym na sesję listę mówców.
Nie było na niej radnej powiatu pani Anny Niziałek, a mimo to, kiedy wyraziła ona chęć zabrania głosu, oczywiście go udzielił, ponieważ w czasie, kiedy pani radna przemawiała, grupa radnych zachowywała się w sposób niestosowny, komentując głośno, przerywając jej wypowiedź, w związku z tym zarządził przerwę, aby zapanował spokój. Po przerwie pani radna nie poprosiła o udzielenie jej głosu, stąd przewodniczący uznał, że radna powiatu nie chce kontynuować swojej wypowiedzi. Cytuję, dziękuję, są pytania, nie ma. W takim razie zamykam dyskusję. Wolne wnioski, punkt 8, protokół sesji z dnia 1 grudnia 2020 roku. Niezasadnym jest zarzut pod adresem przewodniczącego, iż nie udzielił głosu radnej Patrycji Dyduch. Nieprawdą jest, że udawał, że nie widzi chęci zabrania przez nią głosu. Uczyniła to po zamknięciu obrad. Przewodniczący przeprosił radną dnia 30 grudnia 2020 roku, protokół z sesji z dnia 30 grudnia 2020 roku. O naszej gminie jest głośno nie za sprawą używanego przez przewodniczącego słowa prezydium, ale za sprawą konfliktu, który pan wójt eskaluje, bowiem nie liczy się z radnymi, którzy mają odmienne zdanie. Pan przewodniczący i część radnych stara się jak najlepiej pracować na rzecz mieszkańców. Chcemy być na bieżąco ze wszystkimi przedsięwzięciami. Niestety pan wójt nie wtajemnicza nas w nic. Jesteśmy obiektywni i próbujemy za wszelką cenę utrzymać równowagę w gminie. Dociekliwość przewodniczącego pana Marka Marcinkowskiego i pozostałych radnych odbierana jest jako atak na jego osobę. Tak nie jest. Już od dłuższego czasu niektórzy radni są na sesjach słownie atakowani czy stawiani w złym świetle. Na przykład, gdy została udostępniona informacja na Facebooku, że chcemy mieszkańców gminy pozbawić telefonii komórkowej, co oczywiście było nieprawdą. Rada gminy wraz z panem przewodniczącym, by załagodzić konflikt, udzieliła wójtowi wotum zaufania. W tym miejscu wypada nadmienić, że na sesji w dniu 26 października 2021 roku wybrzmiały informacje, które wójt nakazał usunąć, wyciąć z nagrania obrad. Przewodniczący interweniował na sesji, wskazując, że jest to naruszenie paragrafu 32 ustęp 3 statutu. Pan Marek Marcinkowski zwrócił uwagę, że ingerencja tego rodzaju jest niebezpiecznym precedensem, cenzurą prac Rady Gminy pod pretekstem ochrony dóbr osobistych, w rzeczywistości dla zatajenia niewygodnych treści przed społeczeństwem. Nagranie nie zostało przywrócone do chwili obecnej. Pozostałe zarzuty są gołosłowne, niepoparte żadnymi okolicznościami i mają charakter ad personam, bądź wręcz charakter kuriozalny, posługiwanie się określeniem prezydium rady. Radnych zaniepokojonych używaniem tego określenia należy odesłać do stron podmiotowych BIP, takich gmin jak na przykład Szczecinek, Tarłów, Lelis i wielu innych, gdzie takim określeniem się posłużono. Rada Gminy stwierdza, iż obecny przewodniczący Rady Gminy pan Marek Marcinkowski w żaden sposób nie narusza standardów pracy w samorządzie. Obrady sesji prowadzi prawidłowo, cechuje go wysoki stopień kultury osobistej. Ze spokojem i opanowaniem przewodzi obradom. Stara się wszelkie konflikty łagodzić, nie eskaluje ich. Jesteśmy przekonani, że Rada Gminy Bogoria, w tym jej przewodniczący i pozostali członkowie prezydium rady, działają dla dobra mieszkańców gminy z poszanowaniem prawa. Zastrzeżenia grupy radnych nie mają charakteru merytorycznego, lecz służą innym celom niż deklarowane, które z dobrem wspólnym i interesem gminy nie mają nic wspólnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo i poproszę o zabranie głosu panią radną Jolantę Wyrzykowską. Może po pani Stopnicki. Ja zacznę od początku. Proszę, pani się zgłosiła. Proszę bardzo, pani Jolanta Wyrzykowska teraz. Tak, oczywiście. Czyli ja bym chciała się wnioskodawców dzisiaj zapytać, czy oni się zgadzają z tym oświadczeniem, które zostało przed chwilą odczytane. Czy panowie widzieli, że nie mogliśmy prowadzić sesji, bo nie było pana przewodniczącego? I jeżeli nam nie odpowiedzieli ani pani Utnik, ani pani Tutak, kto był wyznaczony na prowadzenie sesji, to może panowie wiedzą. Panie Dubiel, kto był wówczas wyznaczony? Ja byłem wtedy na zwolnieniu, także nie mogę na ten temat udzielić żadnej informacji.
No teraz jako wnioskodawca, więc pan Barabasz, być może pan radny wie, kto był... No, ale bardzo proszę, ja prowadzę obrady, ja będę tutaj decydował, kto odpowiada. Bardzo proszę, ja uważam, nie robić przesłuchania, to nie. Dokończę, bardzo tylko bardzo proszę zachować jakiś no, poziom, bo naprawdę to sami pewne rzeczy tworzycie, a potem... Ja jest uważam, to, co panie widać. Przewodniczący, że zwołanie tej sesji nadzwyczajnej to jest coś właśnie kuriozalnego. Nie powinien pan zwoływać sesji nadzwyczajnej ze względu na to, że pan wojewoda czeka na pana odpowiedź i w terminie do 14 stycznia. Ja napisałem do pana wojewody prośbę, no i ja też to nie ja pani mogę odpowiem. Się wypowiedzieć, ale za chwilę może dokończę wypowiedź. Proszę bardzo, proszę skończyć. Więc jeżeli mam skończyć. I jak możemy tu deliberować nad tym, dyskutować, jak jeszcze nie została odpowiedź przedstawiona od pana wojewody. Więc jak możemy tu rozmawiać na ten temat? Jest oświadczenie tu państwa. Być może po tym oświadczeniu wojewoda zabierze stanowisko. Ale ja uważam, że nie powinno być ono uwzględnione, bo nie było w terminie do 14 stycznia. Dziękuję. Już skończyła pani, mogę odpowiedzieć? Może jeszcze jedno. Proszę. Tak tu ładnie pani przeczytała, pani przewodnicząca, a ja powiem tak. Dlaczego Rada Gminy Bogoria wnosi uznanie skargi za niedopuszczalną, skoro dopuszczalna była skarga na wójta złożona przez przewodniczącego rady i dwóch wiceprzewodniczących? I powiem tak, jeżeli za niedopuszczalną to uważacie, to zacytuję wasze słowa. Takie załatwienie sprawy to przejaw arogancji władzy, a nie rzetelne odniesienie się do stawianych zarzutów. Na takie załatwienie tej sprawy Rada Gminy w pozostałym składzie niż skład Rady stojący za tym oświadczeniem nie daje przyzwolenia. Pani... Ale teraz miała mówić pani Stopnicka. Więc ja do pani Jolanty Wyrzykowskiej odpowiem, że skierowałem prośbę do pana wojewody o przedłużenie tego terminu do dnia dzisiejszego, kiedy będziemy głosować nad w sprawie podjęcia tego oświadczenia i ono zostanie przysłane do pana wojewody i pan wojewoda będzie rozpatrywał tą skargę. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo o zabranie głosu panią Annę Stopnicką. Dziękuję panie przewodniczący. To ja tak zacznę od początku. Skarga była konkretnie, jak tu radny przeczytał, na pana przewodniczącego i chyba jest to dosyć dobre, że przeczytana została, bo wszyscy mogli usłyszeć, co w tej skardze pisało. I chciałam zauważyć, że pod skargą podpisało się 6 radnych. Dzisiaj, wnioskując o sesję nadzwyczajną, podpisało się 4 radnych. I ja mam teraz takie pytanie do pana Dubiela. Kiedy się zwołuje sesję nadzwyczajną? I chciałam się spytać, czy... Tak, kiedy się zwołuje sesję nadzwyczajną? I jeszcze jedno pytanie. Czy pan uważa, że w tej skarze, ale proszę nie przerywać, panie przewodniczący, pan, co tylko pan przeczytał, że trzeba nikomu nie przeszkadzać w rozmowie. A tu radny mi przeszkadza i pan nie reaguje. Chciałem zareagować, ale nie mogłem włączyć mikrofonu, bo macie za dużo państwo włączanych mikrofonów. Ja jeszcze do pana Dubiela. Kiedy zwołuje się sesję nadzwyczajną, pan się dzisiaj jako wnioskodawca podpisał. No to powinien pan wiedzieć, jak statut przewiduje zwołanie sesji nadzwyczajnej. I chciałam spytać, niech pan prosto odpowie, czy ta skarga, co została odczytana na pana przewodniczącego i pan, czy uważa, że tam pisała nieprawda, bo oto dzisiaj jest ta sesja. Czy tam jest coś niezgodne z tym, co do tej pory było? I... No
No, niech pan odpowie, a ja jeszcze mam parę pytań. Nie, proszę pani, bardzo proszę, nie jesteśmy w sali sądowej, nie będzie pani zadawać pytań, ale bardzo pan, proszę. Pan Dubiel konkretnie... jest wnioskodawcą, panie dobrze, przewodniczący, ale ja po prostu się zwracam do wnioskodawców. Ale nie tylko pan Dubiel jest wnioskodawcą. Także ale ten... po prostu zadałam jemu pytanie, bo uważałam, że pan radny jest człowiekiem inteligentnym, uważałam go do tej pory za prawdomównego bardzo i chciałabym, żeby powiedział, czy w tej skardze, która napisana została na pana przewodniczącego, scyganiliśmy, że radna Dyduch nie dostała głosu, wielokrotnie nam było przerywane. Pani radna Anna Niziałek, czy to jest nieprawda, skoro się podpisał? Proszę o odpowiedź, panie radny. Tak, to jest nieprawda. Nieprawda? Tak. To dziękuję. A tu jeszcze chciałam się, bo pan Barabasz też jest wnioskodawcą dzisiejszej sesji, chciałam się spytać, do jakiej komisji dzisiaj ten projekt uchwały wasz poszedł? Jeśli tak, to proszę o odczytanie. Jakie stanowisko... Ale chwileczkę. To... Proszę nie przerywać pani Stopnickiej. Ale wydaje mi się... Dziękuję. Wydaje mi się, że powinna to jakaś komisja chyba opiniować, skoro mamy nad tym głosować. Panie Barabasz, było to dane do komisji? Pan jest wnioskodawcą dzisiejszej sesji. Nie, pan nie jest wnioskodawcą, panie przewodniczący. Pan Barabasz się podpisał i jest wnioskodawcą dzisiejszej sesji. Pan przewodniczący nie był wnioskodawcą. Więc kto jest wnioskodawcą, pisze projekt uchwały i pytam się pana Barabasza, do jakiej komisji dał projekt do zaopiniowania. Czy powiadomiona jakaśkolwiek była komisja? Jeśli tak, to proszę o odczytanie. To jest proste pytanie. Ja uchylam to pytanie. Panie Barabasz. Ale pan nie musi, bo to nie sąd, że pan uchyla i daje głos, zabiera i... Panie przewodniczący, ja pytam się wnioskodawcy sesji, ale bardzo proszę. I mam prawo. Pan Barabasz się podpisał. Panie Barabasz, proszę powiedzieć. Proszę włączyć mikrofon. Aha, dziękuję. Czyli pan... Dziękuję, w takim razie... Dobrze, a czy... chciałam się jeszcze jedną sprawę zapytać, bo w tym wytłumaczeniu do pana wojewody, no nie wiem jak to, pan przewodniczący tam opisuje, że komisja skarg wniosków... Przepraszam, że pani przerwę, ale to nie ja jako przewodniczący, tylko radni to piszą, także radni, proszę nie przepisywać grupa radnych, grupa radnych, bo sześciu nic o tym nie wiedziało, o tym piśmie, czyli grupa radnych. Chciałam powiedzieć, że komisja skarg i wniosków, nie wiem czy mieszkańcy wiedzą, składa się z trzech osób. Jest to przewodnicząca Patrycja Dyduch, zastępca pani Jolanta Piotrowska i członek pan Dubiel Dariusz. Skoro komisja wydaje jakąś opinię, jest prowadzona komisja i wydaje opinię, że skarga jest bezzasadna, to komisja zakończyła na tym sprawę. Ile razy można się spotykać i z powrotem opiniować, tak żeby zadowolić w końcu pana przewodniczącego. Jest pani zastępcy wiceprzewodnicząca i z tego co czytałam w protokole, była i głosowała za tym, że skarga jest bezzasadna, bo pan Dubiel widziałam się wstrzymał, czyli nie miał stanowiska. Czy pani wiceprzewodnicząca uważa, że wasza komisja źle pracuje? No niech pani zabierze w tym głos, bo no pan Dubiel dzisiaj się podpisał, a tam jest tak na tą komisję objechane w tej skardze, że nie wiem. Niech pani wiceprzewodnicząca zabierze głos. Nie ma przewodniczącej, niech pani Jolanta zabierze głos. Jak ta komisja i niech wytłumaczy mieszkańcom, czy ta komisja dobrze pracowała, czy nie, skoro zajęła takie stanowisko. Ja powiem proszę tylko bardzo do pani żeby radnej, mieszkańcy mieli jasność. Ja tylko do pani Stopnickiej, do pani radnej Stopnickiej powiem, że opinie komisji są niewiążące i to radni decydują dopiero w trakcie głosowania, jak ma, czy ma być uchwała podjęta, czy też nie. Czyli uważa pan, że po co się przed sesjami spotykać, jak mogą wszyscy radni? To po co te komisje? Co pan opowiada w tym momencie? Pani Piotrowska, zabrać głos i powiedzieć w końcu coś o tej komisji skarg i wniosków radnym i mieszkańcom, bo tu jest objechane na tej skardze tyle... Tak jakby myśmy procedowali... Proszę, niech pani powie, bo... Myśmy procedowali tą skargę na komisji, była wtedy obecna pani mecenas i jej stanowisko było takie, że skarga upierała się, że skarga jest na wójta. Więc ona przedstawiła swoje stanowisko, że to skarga dotyczy wójta, a nie pani dyrektor
Więc myśmy przyjęły takie stanowisko, jakieśmy przyjęły. Chodzi o to, jak pani uważa, że wasza komisja pracuje zgodnie z prawem, staracie się rozstrzygnąć na tym, czy to jest tak, jak zgodnie z prawem, to opisane? Zgodnie z prawem, bo spotkaliśmy się w trzy dni w terminowym terminie, w ustawowym terminie, no ale tak jak tam jest napisane, że na tej komisji no nie miałyśmy żadnych dowodów, żadnych. Żadnych papierów, nic, no nic ale nie było. Podjęliście ale decyzję taką, jaką uważaliście i trzeba szanować wasze taką zdanie. Taką decyzję podjęliśmy, dlatego że była obecna pani mecenas, która upierała się, że skarga dotyczy tylko pana wójta. I dlatego dziękuję. Czyli komisja pracowała. Ale dlaczego obwiniać? Ale każdy może zmienić zdanie. Panie przewodniczący, czy ja mogę cokolwiek jeszcze? Proszę bardzo. Proszę się, panie Utnik, nie wyśmiewać, ponieważ całe prezydium. Ale proszę nie komentować. Się śmiać. Śmiejecie się, ale jak pani Stownicka zaczęła mówić. Ja tylko się chciałam pana przewodniczącego zapytać odnośnie procedury. Czyli jeżeli skarga uznana była przez komisję za bezzasadną, to jakie dalsze kroki prawne trzeba podjąć? Czyli musi być uchwała, panie przewodniczący, żeby skarga wróciła do komisji skarg. Tak, a nie pańskie radna. Wystarczy pana opinia, że potrzeba by było, żeby to wrócić. Tylko wydaje mi się, że trzeba na to uchwały. Tak, ma pani rację, zgadza się, trzeba uchwały, tylko wcześniej trzeba zebrać komplet dokumentów, gdzie na podstawie których będzie można obiektywnie ocenić, czy były jakieś nieprawidłowości, czy też nie. A to nie zostało zrobione, więc jeżeli to będzie, będzie podjęta stosowna uchwała po przeprowadzeniu wyjaśnienia przez Komisję Oświaty, co nastąpi w najbliższym czasie. A czy nie będzie tak, że ten termin już minął, panie przewodniczący? Nie, proszę pani, bo ponieważ radni nie wiedzieliby, jak głosować, ponieważ nie było zebranych dokumentów, już pani to mówiłem. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli będą, komisja wystąpi z tego, co mi wiadomo, o zebranie stosownych dokumentów, na podstawie których będzie można dokonać oceny całości dopiero po przeprowadzeniu czynności, które należało, powinna zrobić komisja, powinna te czynności wcześniej wykonać Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pani sekretarz, proszę bardzo. Proszę państwa, przepisy prawa mówią jasno, że jeżeli Komisja Skarg, Wniosków wypracuje swoje stanowisko, przygotuje projekt uchwały, to czy to jest zrobione dobrze, czy to jest zrobione źle, decyduje o tym Rada Gminy jako organ, a nie jej przewodniczący. Żeby była jasność co do tej sytuacji. Proszę państwa, jeżeli państwo pozwolicie, mam tu przed sobą tą skargę, która została skierowana do Komisji Skarg i Wniosków i pozwolę sobie odczytać tylko sam początek tej skargi, która została skierowana. Działając w imieniu Związku Zawodowego Solidarność 80, siedzibą w Dąbrowie Górniczej, dokument pełnomocnictwa w załączeniu na podstawie artykułu 227 w związku z artykułem 229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego. Niniejszym składamy skargę na działalność wójta gminy Bogoria, pana Marcina Adamczyka, w związku z naruszeniem prawa pracy, w tym przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu, w nawiasie rażące naruszenie zakazu dyskryminacji zaistniałych w jednostce organizacyjnej gminy, to jest w Zespole Placówek Oświatowych w Bogorii, gdzie dyrektorem jest pani Anna Niziałek. I proszę państwa, to pod tą skargą złożoną na ręce Rady Gminy podpisuje się Kancelaria Adwokacka, adwokat Iwona Stalicza. Więc tutaj no, można domniemywać, że adwokat czy radca prawny pisząc pismo czy wniosek jakikolwiek, to wie, jakie jest jego żądanie dotyczące tego wniosku. I podkreślam, była to skarga na działalność wójta gminy Bogoria. I proszę państwa, jeszcze jedna rzecz, ponieważ no, tutaj państwo odpowiadając panu wojewodzie na skargę, przygotowując oświadczenie, jest tutaj stwierdzenie, że pan wójt nie przekazuje wniosków do przewodniczącego rady, tylko przekazuje je po terminie. Więc proszę państwa, mam tutaj wyciągi z maili, które zostały skierowane do pana przewodniczącego.
Do Urzędu Gminy wpłynął wniosek o zwołanie sesji w dniu 9 listopada. Wpłynął ten wniosek o zwołanie sesji na 15 listopada. Podpisano 7 radnych. Mail do pana przewodniczącego został przekazany 10 listopada 2021 roku o godzinie 10.40 na skrzynkę mailową założoną jako skrzynkę urzędową pod adresem marcinkowski@radabogoria.pl. Proszę państwa, kolejny wniosek, który wpłynął 2 listopada, również od tutaj czwórki radnych, został przekazany o zwołanie sesji na dzień 5 listopada 2021 roku. Wniosek ten został wysłany na tą samą skrzynkę odbiorczą do pana przewodniczącego w dniu 3 listopada o godzinie 11.12. I trzeci wniosek, który został skierowany przez pana wójta o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wniosek, który wpłynął 5 listopada o zwołanie tejże sesji nadzwyczajnej, został przekazany panu przewodniczącemu 8 listopada o godzinie 10.30. Dziękuję bardzo. Ja powiem tylko, że ja codziennie nie czytam maili. Proszę przewodniczący, jedno zdanie dokończę. I proszę państwa, wniosek, ten sam wniosek został wcześniej przekazany do pana przewodniczącego 5 listopada o godzinie 15.59. Także proszę państwa, nieprawdą jest, że pan wójt wstrzymuje wnioski, żeby pan przewodniczący nie mógł wywiązać się z terminów nałożonych przez ustawę do zwoływania sesji nadzwyczajnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To może też pani powie, kiedy fizycznie otrzymałem te wnioski i gdzie składałem podpisem i z datą. Panie przewodniczący, pan, jak i każdy radny, złożył oświadczenie, żeby informacje z gminy były przekazywane na adres skrzynki mailowej. I taka skrzynka mailowa dla wszystkich radnych została założona u wszystkich radnych 12 lutego 2021 roku. Nikt z radnych nie kwestionował tego, że dokumenty przekazywane na skrzynkę mailową powinny być przez nich odbierane. I zawsze jeszcze dodam do tego, że jeżeli mail jest wysyłany, to jest wykonywany telefon informujący o tym, że taki mail został wysłany. Tylko niestety okazuje się, że wiele razy telefony nie są odbierane. Dziękuję bardzo. Ja tylko powiem, że codziennie nie zaglądam na maila i czasami nie mam takiej możliwości nawet, bo mam też inne swoją pracę i tak dalej. Także od czasu, jak uzyskam informację, to w ciągu 7 dni staram się, żeby ta sesja była, a nawet gdyby była jeden dzień później, jeżeli chodzi o nadzwyczajną, też się nic nie dzieje, ponieważ wszystkie sesje, które na wniosek radnych, grupy radnych, czy na wniosek wójta zwoływane były, nie było jakiegoś problemu z tym związanego, a poza tym, tak jak tutaj wcześniej odczytała pani wiceprzewodnicząca Edyta Łutnik, że 7-dniowy charakter to jest termin, 7-dniowy czas od po prostu zwołania sesji, ma charakter terminu instrukcyjnego i tutaj nie ma żadnych, uważam, nic się złego nie zadziało, nawet że ja z opóźnieniem czy te maile po prostu odczytałem, czy w inny sposób zostałem powiadomiony. Także dziękuję bardzo. A jeszcze co do tego projektu uchwały dotyczącego skargi ze Związku Zawodowego Solidarność 80, to chciałbym tutaj pani sekretarz powiedzieć, że ja nie decyduję o tym. Ja tylko decydują radni i radni będą nad tym głosować. A to, że została ta projekt uchwały został zdjęty na sesji wcześniejszej, to tak jak powiedziałem, było wynikiem tego, że nie było po prostu, radni nie mieli żadnych informacji, gdzie mogliby głosować za lub przeciw, czyli za przyjęciem tego projektu lub za po prostu nieprzyjęciem. Dziękuję bardzo. Pani sekretarz, proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, przytoczę zapis paragrafu artykułu z ustawy o samorządzie gminnym, gdzie tu pisze wyraźnie w ustępie trzecim, to jest artykuł 20, na wniosek wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Gminy, przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w dniu 7 dni od złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ustępie pierwszym, zdaniu drugim. I proszę Państwa, to jest przepis, który jest przepisem nadrzędnym w stosunku do innych przepisów, które czy nawet orzeczeń. Jest to uregulowanie ustawowe, to jest obowiązek ustawowy, a nie to, że nam się chce czy nie chce. I Panie Przewodniczący, powtórzę jeszcze raz. Rada Gminy jest organem kolegialnym i Rada Gminy swoje opinie wyraża poprzez głosowanie. I Rada Gminy wypowiada się również na różne tematy, jak czy skargę uznać, czy nie uznać, wyraża to w swoim głosowaniu. I tak to powinno być. Dziękuję, ja doskonale, Pani Sekretarz, o tym wiem, ale dziękuję za przypomnienie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Ja jeszcze może tak. Proszę jedno bardzo. Zdanie. Panie Przewodniczący, może do tego oświadczenia dołożyłby Pan takie zdanie odnośnie, kto miał prowadzić tę sesję, na której nie było przewodniczącego, kogo Pan upoważnił nazwiskiem, dlaczego ta osoba nie mogła prowadzić sesji wówczas, kiedy siedzieliśmy sami, jak się usprawiedliwiła i dlaczego nam nikt nic nie powiedział, nie poinformowaliście nas to Państwo. Już ja nie wiem dlaczego, jeżeli ja przekazałem osobie, tak jak powiedziałem, ja zapoznałem, no właśnie, przepraszam bardzo, proszę mnie nie przerywać. Ja zapoznałem się ze stanowiskiem Rady i nie mam więcej nic do dodania. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, zamykam dyskusję. A proszę, przepraszam, proszę bardzo. Wysoka Rado, ja bym tylko potwierdził to wszystkiego, co tutaj się dzieje, co dotyczy się tego, bo po prostu ja tego nie rozumiem, że zwołuje się sesję na 2 czy tam któregoś listopada, później następną, 9 sesję, tak szybko, żeby zwoływać, kiedy jest jeden radny z naszego ugrupowania na zwolnienie. Myśleliście wtedy, że po prostu zwolnimy przewodniczącego jednego, drugiego, bo będziemy mieli większość. Takie jest moje zdanie. A dzisiaj już ale mamy chorych. Teraz dokończę. A kiedy się nie odbyło i przyszło do głosowania, kiedy wszyscy radni i nie wygraliście przyboru, zostali ci sami przewodniczący, jedna jak i drugi przewodniczący, spokój, to teraz robicie to. Tego dążycie, że jak nie odwołaliśmy wiceprzewodniczących, może odwołamy przewodniczącego. Idąc tym samym tokiem myślenia, w lipcu tak, zrobiliście tak to wydaje, samo, kiedy Krzysztofa Zielińskiego. Ale proszę nie przerywać. Przerywałem Pani? Nic nie odwołałem się. Zabrałem teraz głos, chcę powiedzieć. I dlatego widzę mi się to, że po prostu niewygodny wam jest ten człowiek Marcinkowski i go trzeba odwołać. To jest wasze zdanie. To wyście tę skargę napisali do wojewody odnośnie tego, nie jako do rady, nie na radę, tylko na przewodniczącego rady, żeby go po prostu usunąć, bo wam jest niewygodny. Bo kiedyś należał do waszego ugrupowania. To mi się wcale nie podoba i ja bym to inaczej patrzył na te sprawy, że to jest całkiem nie będę używał takiego słowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? No po prostu pan Starzyński powiedział to o tym, co miało miejsce rok temu, czyli pana Krzysztofa Zielińskiego nie było i też doprowadziliście do głosowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos jeszcze? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i przechodzimy teraz do głosowania w sprawie podjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko w związku z pismem wojewody z dnia 3 stycznia, znak PNK 3/14/10/22/2021 skierowanym do Rady Gminy Bogoria o złożenie stosownych wyjaśnień w zakresie zarzutów sformułowanych w skardze złożonej przez grupę radnych na Radę Gminy Bogoria o treści jak w załączniku. Bardzo proszę teraz Państwa radnych o głosowanie w systemie.
Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że oświadczenie zostało przyjęte. Siedmiu radnych głosowało za, wstrzymało się pięć. Pięciu radnych, przeciw nie było głosów. Przepraszam. Przepraszam, jeszcze raz powtórzę. Oświadczenie zostało przyjęte większością głosów. Siedem głosów było za, wstrzymało się pięciu radnych, przeciw nie było. Z uwagi na to, że wszystkie punkty zostały wyczerpane, zamykam kolejną sesję Rady Gminy w Bogorii. Dziękuję Państwu za przybycie i uczestnictwo.